Cześć, z tej strony Gorillas.pl. Zapraszam Was na kolejny taki szybki, krótki poradnik z Conflict of Nations. Na wstępie chciałem pozdrowić wszystkich swoich widzów, którzy oglądają moje odcinki. Jestem Wam mega wdzięczny. Co mogę powiedzieć? Otóż w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć ważną kwestię, a mianowicie wywiadu. Zauważyłem, że wielu nowych graczy nie korzysta totalnie z możliwości wywiadu. A mianowicie wywiad jest to coś, co pozwala wam na spokojnie tutaj ogarnąć, co przeciwnik ma, co przeciwnik sobie buduje i co przeciwnik planuje. To jest najważniejsze, moim zdaniem, jeden z ważniejszych aspektów Conflict of Nations, których niestety, ale mało osób, szczególnie początkujących, widzę, że nie korzysta. A widzę, że łatwo ludzie właśnie padają ofiarą graczy bardziej doświadczonych, którzy umieją korzystać z tego typu rzeczy. Ja sobie tutaj wycofam koniec gry. I na pewno chciałem wam pokazać zwiad. Zwiad jest to takie coś, za co płacicie sobie gotówką. Ja się zawsze zastanawiałem, właśnie grając w Conflict of Nations, szczególnie na początku mojej kariery w tej grze, po co mi jest taki nadmiar pieniędzy, ponieważ grając w Conflict of Nations, szczególnie w końcowych fazach, albo nawet w fazach takich początkowych, miałem bardzo duży nadmiar gotówki, gdzie nie wiedziałem, na co wydawać, ponieważ wydałem już na wszystkie możliwe busty surowcowe w markecie. I zawsze się zastanawiałem, czemu mam tak dużo gotówki i co ja z tą gotówką mam robić. Po jakimś czasie grania w Conflict of Nations, tutaj kolega, który jest bardziej doświadczony, powiedział mi, że jest coś takiego jak zwiad. Zwiad, wywiad, różnie to ludzie mogą mówić. To jest praktycznie to samo. Otóż wywiad pozwala wam tutaj sobie ogarnąć, co przeciwnik buduje. Tutaj w tabeli wywiadu, jeżeli damy na przykład naciśniemy sobie na to miasto, zrekrutujemy sobie jednego agenta i to daje nam możliwość zbadania tego, co przeciwnik produkuje. Co przeciwnik bada, jakie są ruchy wojsk przeciwnika. To jest bardzo potrzebne i mam troszkę takie, jak powiedziałem, wrażenie, że wiele osób nie korzysta totalnie z umiejętności wywiadu. Czyli naciskamy na miasto, które chcemy sprawdzić, czy coś jest. Dajemy rekrutuj. To zabiera nam 10 tysięcy gotówki. I tutaj wyznaczamy cel dla naszego szpiega, a mianowicie zwiad, czyli agenci zbierają informacje na temat działalności komunikacyjnej i dyplomatycznej wroga. Możecie w ten sposób sprawdzić, co wasi przeciwnicy piszą do innych krajów. Możecie sprawdzić, co produkują aktualnie w danym mieście, jakie jednostki mają. I możecie sprawdzić, co aktualnie badają. Więc to jest naprawdę fajna rzecz. Lecz niestety dużo osób z tego nie korzysta, co sprawia, że wiele osób szybko przegrywa, ponieważ nie wiesz, co może być tutaj w tym mieście. Może tutaj na ciebie czekać czołg, może tutaj czekać na ciebie dywizja zmechanizowana, może tutaj na ciebie czekać artyleria, która będzie gotowa do strzału i zniszczy tutaj twoje wojska na wstępie. Więc żeby zobaczyć, co przeciwnik posiada, zatrudniamy sobie agenta, wybieramy sobie zwiad i on tutaj odkrywa nam, co mniej więcej, na co możemy się tutaj nadziać. To jest bardzo fajna opcja. Polecam serdecznie z niej korzystać. Drugą opcją jest korupcja, czyli agent na miejscu stara się zmniejszyć produkcję zasobów i morale wroga. Koszt 4000 za dzień. Otóż
Możecie naprawdę tą opcją możecie sprawić, że przeciwnikowi będą się wolniej produkowały jednostki. Możecie sprawić, że będzie miał mniej surowców, że będzie mu się produkowało na dzień mniej surowców, co może sprawić, że łatwiej wygracie. Więc to jest bardzo fajna opcja, polecam z niej korzystać. I najlepsza opcja, z jakiej ja dość często korzystam, a mianowicie sabotaż. Sabotaż polega na tym, że jeżeli widzicie budynek, który chcecie zniszczyć, a nie chcecie wywołać wojny, dajecie sobie sabotaż. Wtedy agent automatycznie wybiera sobie budynek, który ma zniszczyć, i ten budynek jest uszkodzony i niezdolny do dalszej produkcji, powiedzmy, jednostek wroga. Więc pamiętajcie, korzystajcie sobie z tych opcji. Jeszcze raz, na spokojnie, powiem wam co, gdzie i jak. Rekrutujemy sobie agenta za 10 tysięcy gotówki na dzień. Wybieramy sobie opcję, którą nas interesuje. Wywiad, czyli tutaj zbadanie, co przeciwnik buduje. Z kim przeciwnik ma dobre stosunki dyplomatyczne, z kim ma negatywne stosunki dyplomatyczne, jakie rzeczy posiada w danym mieście, jaką armię posiada, jakie jednostki posiada i co aktualnie bada. Jest to bardzo fajna opcja, polecam korzystać. Korupcja, czyli sprawiamy, że morale wroga w danej prowincji się zmniejszają. To sprawia, że wolniej produkuje jednostki, bądź kradniemy mu zasoby. To jest bardzo fajna opcja, korzystajcie z niej. Sabotaż, czyli fajne takie wyniszczanie budynków wroga, nie wywołujących wojny. To jest trochę jak UAV, czyli BSP. On nie wywołuje wojny, lecz tutaj niszczycie jedynie budynek wroga. Wiadomo, jeżeli zobaczę, że powiedzmy mój sąsiad zaczyna mi niszczyć, powiedzmy, budynki, wtedy wojna jest nieunikniona. To widać na powiadomieniach, jaki kraj wysłał agenta i co mi zniszczył. Więc to jest fajne na skupienie na naprawianiu budynków i szybka aneksja danego terenu. Więc tak jak powiedziałem, korzystajcie z tych opcji, korzystajcie z każdej opcji, którą proponuje wam Config of Nations. Ponieważ tak jak powiedziałem na wstępie, mam takie troszkę wrażenie, że szczególnie nowi gracze, oni w ogóle nie korzystają z pełnych możliwości, których daje im gra i potem przegrywają. Więc tak jak powiedziałem, korzystajcie z agentów, korzystajcie z agentów dla zwiadu. Tutaj w zgłoszeniach będzie wam się wszystko wyświetlać. Co aktualnie wróg produkuje? Kiedy mu się skończy produkcja danej jednostki? Gdzie tą jednostkę produkuje? Co aktualnie odkrywa? Jaką ma kolej odkrywania? Wszystkie informacje naprawdę przydadzą się wam na polu walki, dlatego korzystajcie z nich i wykorzystujcie grę w 100% wszystkie jej możliwości, bo naprawdę wasze zwycięstwo zależy od danych wywiadowczych. Ja nie idę do kraju, który na przykład wiem, że nie wiem, że będzie miał, że mogę tylko przypuszczać po budynkach, że będzie miał czołgi, a tutaj się okazuje, że ma zwykłą piechotę. Że to była po prostu zmyłka, wiecie o co chodzi. Dlatego korzystajcie ze zwiadu. Naprawdę to jest bardzo fajna opcja, bardzo ułatwia wam grę. I możecie dzięki temu wiele zyskać. Wasze poruszanie się po mapie, wasze podboje będą po prostu szybsze. I będziecie łatwiej tutaj podbijać tereny i będziecie wiedzieć, co może was spotkać w inwazji na dany kraj. Więc korzystajcie z tego. Możecie korzystać, jeżeli chodzi o ilość misji, które możecie wysłać. To są to trzy misje wywiadowcze, trzy misje korupcyjne i trzy misje sabotażowe na miasto. Czyli powiedzmy, jeżeli ja wyślę trzy misje sabotażowe na miasto, żeby zniszczyć gościowi trzy budynki, nie? To więcej nie mogę zrobić. Muszę ogarnąć sobie inne miasto i na przykład patrzcie się, tutaj sobie zrobimy tak, że damy sobie wywiad, rekrutuj, damy sobie zwiad i damy sobie na przykład sabotaż.
I patrzcie, wtedy pojawiają się dwie takie ikony. I ja tutaj będę zaraz wiedział, za nie wiem, jakiś czas, jak agent mi zeskanuje, co tam wróg ma, będę wiedział, co mogę się spodziewać w inwazji na dany kraj. Ponieważ mylnie jest atakować kraj, albo patrzeć po prostu, wiadomo, patrzeć na to, co wróg buduje, swoich, jakie budynki ma, jest ważne. Tutaj na przykład, patrzcie się, nie ma nic. I wiem, że tutaj będzie stała zwykła piechota i nic więcej. Tutaj nie ma nic, tutaj będę wiem, że będzie stała zwykła piechota. Ale na przykład, patrzcie się. Jeżeli powiedzmy sobie będę chciał sprawdzić ten teren i zobaczę piąty poziom bazy lotniczej, to już będę się zastanawiał, co się dzieje. Na przykład tutaj, patrzcie się. Jeżeli będę widział piąty poziom bazy marynarki, wtedy już będę dostrzegał, że to może być albo lotniskowiec, albo powiedzmy krążownik, albo coś innego. Ale nie będziecie mieć pewności, co to konkretnie jest. Wtedy wysyłacie sobie agentów. Oni tutaj skanują, co jest w danym mieście, i wtedy wszystko widzicie. Dlatego, tak jak powiedziałem, korzystajcie z możliwości gry w 100%, ponieważ to zależy od tego, czy wygracie daną mapę. Ja wam jak zwykle życzę powodzenia na każdych waszych grach. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, zapraszam do komentowania. Chciałbym jeszcze raz pozdrowić tutaj swoich widzów, każdego mojego widza z osobna. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jesteście najlepsi, pamiętajcie o tym. Ja tutaj sobie w tej grze grałem Ukrainą. Powiem szczerze, bardzo fajnie mi się grało. Grałem sobie sam. Tak off stream, jakby to powiedzieć. Bez nagrywania i w ogóle. Mam zamiar zrobić filmik grania Ukrainą po aktualizacji, więc możecie się tego spodziewać. Wiadomo, pewnie, jeżeli dotarliście tutaj, to mogę wam powiedzieć, że spodziewaliście się pewnie filmiku z grania Argentyną solo, lecz filmik z grania Argentyną będzie jutro. Zapraszam serdecznie. Nie powiem wam konkretnie o której godzinie, ale zapraszam, powiem szczerze, serdecznie. Myślę też nad zrobieniem takiego streama w przyszłym tygodniu na Twitch, na YouTubie. Powiedzcie mi, co o tym myślicie. Jeśli chodzi o streaming na YouTubie, a Twitchu. Ja powiem szczerze, mam taki dylemat, czy przenieść się właśnie na YouTuba tak całkiem, ponieważ powiem szczerze, Twitch bardzo obcina mi zasięgi. To nie jest to, że ja płaczę, że nie mam ludzi, czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu zauważyłem od dłuższego czasu, że Twitch bardzo obcina mi zasięgi. Więc dlatego pomyślałem, hej, może przeniosę wszystko na YouTuba i po prostu będziecie wy mogli sobie oglądać moje streamy. I także moi widzowie tutaj z Twitcha poinformowałem ich o swoich planach i powiedzieli, że hej, Goryl, nawet łatwiej mi będzie, powiedzmy, oglądać ciebie na YouTubie niż na Twitchu, ponieważ Twitch się często buguje, Twitch czasami nie odpowiada. Były sytuacje, że ja po prostu nie mogłem nawet streama odpalić ze względu na problemy techniczne z Twitcha. Dlatego naprawdę myślę nad przenoszeniem się na YouTuba. Myślę, żeby jutro zrobić streamka z Eurotracka. Więc zapraszam serdecznie. Dzisiaj dam powiadomienie, że będę robił streama z Eurotracka. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. W planach mam również zrobienie takiego krótkiego streama instruktażowego do Conflict of Nations. Powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani takim krótkim streamem, powiedzmy 40-minutowym, na temat podstaw Conflict of Nations, gdzie będę mógł na żywo wam wszystko wytłumaczyć i na żywo będziecie mogli zadawać mi po prostu pytania. I na żywo będę grał, więc zastanówcie się, czy to wam pasuje. A tymczasem bardzo wam dziękuję za lajki, za wsparcie, za wyświetlenia, za subskrypcje. Jesteście najlepsi. Nie proszę nikogo o to,
ponieważ sądzę, że chcę się skupić na materiale, który chcę wam przekazać, a nie na tym, żeby powiedzieć: hej, dajcie mi lajka, czy dajcie mi followa na Twitchu, czy dajcie mi subskrypcję, czy dajcie mi donate'a. Nie, ja chcę się skupić, słuchajcie, w moich materiałach na Conflict of Nations, skupić się na tym, żeby wam pomóc w tej grze i żeby się też dowiedzieć wiele o tej grze z waszej strony, więc jeżeli możecie mi jakoś doradzić, zapraszam do komentowania. Jeżeli chcielibyście wpaść na jutrzejszego streamka, zapraszam serdecznie. Ja będę prawdopodobnie przez cały tydzień sobie streamował tutaj na YouTubie. Będę informował, jakie streamy z czego by były. Więc mam nadzieję was zobaczyć i bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się z farcikiem. Do zobaczenia. Cześć.